Także proszę Państwa, jedno lotnisko więcej. To znaczy nie, to było lotnisko kiedyś, to znaczy które? Tutaj Państwo zobaczy. Departures, czyli odloty, prawda? No i tu pięknie, pięknie zrobili, pięknie, co Janek Witek tak krakał, proszę Państwa, że tu zamordowali wszystkich, a potem wywieźli do Szwecji. A poza tym, widzicie Państwo, tutaj to wejście takie to nie bardzo ekskluzywne, nie bardzo ciekawe. A poza tym Państwo zobaczą, jak wchodziłam, to kopci dziad, pety, nic ciekawego, ale otwarte. Mam nadzieję, że tylko raz będziemy odjeżdżać z tego miejsca. Następny przystanek, terminal autobusowy. Przystanek na żądanie. Wiadomo, że to seria. Dziadyga czyta, no co to, trasa jedzie. No. Przystanek, terminal autobusowy. Przystanek na żądanie. Że zabili w tym hangarze wszystkich i tam spuścili. Boże, Boże, spójrz bombę na tę trąbę. No Jezus Maria, lepsza jak gołda, nie? Matka Boska. No ta Rumunka najgorzej to reaguje na takie wielkie babsztyle, bo Rumunka powiedziała, że nie mogłaby sobie z takim babsztylem poradzić w życiu. Ja mówię, no coś ty. Ty taki chłop spod Poznania. No. Może będziemy skryty. Przystanek Veneta, przystanek na żądanie. Także proszę Państwa, no cóż, jednego wariata mniej. No. I to pogrzeb będzie dopiero poniedziałek, we wtorek, proszę Państwa, zanim one zorganizują, zanim one zrobią w Antoniowie gdzieś pod Piasecznym. No. Następny przystanek. Ośrodek wojskowy. Podczas gdy on przystanek chciał być skremowany. No ale co to kogo obchodzi? Teraz się liczą koszta, chociaż skremowanie to jest dużo taniej. Słyszałam, 4 razy taniej. No. A potem z tym prochem, gdzie to trzymać, na powązkach. Przystanek, ośrodek wojskowy. Radia Koncita. Także dzisiaj przy sobocie od rana można sobie tu pojeździć. Przystanek 17 stycznia. Proszę Państwa, jednego dziada mniej. Ja mówię, że proszę Państwa, jak tak jeżdżę od dziada.